Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle. Nadal nie jestem w 100% przekonany, że ta skrzynia w ogóle istnieje. I zapraszam do kolejnej części przygód w grze Shadow of the Tomb Raider. Czysto. Chodź, spójrz na to. Co jest, szefie? Teraz już nic. Nie mogło to poczekać do rana? Nie mam pojęcia, kto go widzi, więc skoczymy na drugą stronę. O, Lara! Zazwyczaj zaciągała tych facetów w krzaki. Dobra, widocznie było za daleko. Wydaje mi się, że szukaliśmy tu, tu i chyba tu. Też to pamiętasz? Czy to ważne? Jak za pierwszym razem coś przegapiliśmy, trzeba by wszędzie sprawdzić jeszcze raz. Racja. Dobra. Twoim zdaniem poziom rzeki jest wyższy czy niższy niż wtedy? Daj spokój, nie każ mi sobie wszystkiego przypominać. Jak tylko ostatnim razem odwołali operację Samotny Wilk, wyparłem ją z pamięci. Piękny wąs. A szkoda zabijać. Zastanawiam się tylko, kto go widzi niby. Znaleźliście coś? Jak będę miał wygląda coś na to, że nikt. To zamelduję. No cześć panowie, nie przejmujcie się, nic się nie stało. Pożyczmy sobie. Tworzenie granatów dymnych. To ślepy zaułek. Cokolwiek innego byłoby dobre. Tylko nie dymny. Bo on poszedł tam, gdzieś daleko. Masz, cyk. Sprawdzę to. Sprawdzaj, sprawdzaj. Siema, Jameson. Na tej ścianie zdecydowanie. Pierwsza mapa, której podnieść nie możemy. Tu rozumiem więcej bidonów. To bida jednym słowem. Uciekamy stąd. Lara jak zawsze zostawiła sprzęt. Gdzieś. Ale mam nadzieję, że za moment go odzyskamy. Wysunięty oddział, czemu do chuja ciągle szukacie tej skrzyni? Macie wroga na swoim terenie. No bo doktor Dominguez... Mam w dupie Domingueza. Znaleźć i zabić Larę Croft. No pięknie, jak oni blisko ze swoim szefem żyją. Znaleźć Larę Croft? Niby jak? Jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na wietrze. To była operacja badawcza. Rozproszmy się i zróbmy co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, ty zostań tutaj. Drzewo dość kuszące, ale... Rozumiem, że bez łuku to i tak wiele tu nie zdziałamy. Sopka z Croft musi się skończyć. Niedobrze. Najpierw Dominguez każe nam szukać skrzyni, teraz Rourke każe nam szukać Croft. No i kogo mamy słuchać? Rourke jest dowódcą wojskowym, a decyzje Domingueza kosztowały ludzi życie, więc lepiej decyduj tu i teraz, kto jest dla ciebie ważniejszy. Ja sobie kurwa robisz. To proste. Muszę wiedzieć, czy mogę na ciebie liczyć. Sztab stracił kontakt z oddziałem RO. Upewnijmy się, że to się nie powtórzy. Nie puścimy jej. By taką butelką w głowę dać, ale... Gdzie my w ogóle jesteśmy? Koryto rzeki. No właśnie, to jest najciekawsza kwestia w całej tu naszej sytuacji. Gdzie to nas wywiało? No dobra, czy z tego możemy zrobić? Możemy. Kurczę, Lara, ja nie wiem, czy tego nie musisz wywalić już. Trochę ryzykownie, bo nigdy nie wiadomo, czy to byli wszyscy, ale... Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Żeby się nie zmarnował. Ale to jest chyba tylko ścieżka na bok. Tak, zdecydowanie mogliśmy się z nimi bawić na różne sposoby. Chociaż wszystko zachęcało do stworzenia koktajlu. grudnia 1603. Od wyjścia z Cenote Lopez był zamyślony. Ja prowadziłem, a kiedy obejrzałem się w kierunku miasta, odezwał się wreszcie i kazał nam stanąć. Następnie, nakazawszy mi ślubować milczenie, wyjawił mi tajemnicę, którą w sobie nosił. Tej nocy nad rzeką spotkałem się z władcą. Wyznałem mu, kim jestem ja i kim my jesteśmy i jaki jest prawdziwy cel naszej wizyty. Utuczeni przywódcy trójcy, którzy przez politykę
Nie znajdują czasu nawet na poranną modlitwę, nie zasługują na skrzynię. Uzgodniliśmy z władcą, że skrzynia będzie bezpieczna tylko wówczas, kiedy ją zabiorę, wywiozę daleko stąd i ukryję, dopóki ktoś z królewskiego rodu Paititi, wybraniec, nie przyjdzie śladami pozostawionymi przez przodka i jej nie odnajdzie. Zrzuciwszy z serca ten ciężar, Lopez obrócił się na pięcie i ruszył w głąb dżungli. Czyli Lopez też nie lubił tych dziadów z Trójcy. O cholera! O tak. Wszystkie oddziały, raportujcie. Kardynał 2, wszędzie czysto. Co się dzieje? Oberwaliśmy falą wstępną. Oddział Kappa? Wszędzie czysto. Tu kardynał 2. Mamy szkody po wstrząsie wstępnym w Juliet 3. Osuwisko zniszczyło pomocniczą platformę pomp. Pożarów nie ma. Powalone drzewa całkowicie zatarasowały drogę do Kilo 2. Nie dam rady. Co do diabła? Co ja tu w ogóle robię? Unura tu zginęła. Nie mam skrzyni, Johna. Boże, jeśli coś mu się stanie. Do diabła. Tylko tyle możemy zyskać z naszego ekwipunku. Ok, potrzebujemy więcej czasu, efekt nogi, zyskać dodatkowe tłuszcze. Tylko tyle, bo liczę, że jeszcze coś uda nam się. A może tutaj też mamy zwiększona liczba amunicji? Niekoniecznie. Materiały naturalne. Coś cichego by się nam przydało. Ale chyba nic takiego nie ma. No, sprzęt nie zaginął. Wytrychy i wciągarka jest na miejscu, ale niestety broń tylko czeka. No i ewentualnie chyba nóż. Ale ile mamy punktów? 4 punkty. To jeszcze szybki pomysł na nie. Przyznam, że wczytując się w opisy można tu znaleźć jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Na przykład serce jaguara pozwoli nam wstrzymać jeszcze dłużej oddech pod wodą. I może dobrze, że nie widziałem tego wcześniej, bo pewnie poszedłbym w tym kierunku. A tak, w tej dżungli przydałoby nam się wizja sowy. Czemu nie? Może dostrzeżemy ją w tym lesie. No i tu zastanawiam się między sidłami żmii, czyli moglibyśmy na zwłokach zostawić pułapkę, ale mam lekkie obawy, że ona by alarmowała innych. Bądź wężowa furia. Czyli jakby seria likwidacji. I to mnie mocno zastanawia, bo być może dwóch wrogów obok siebie będziemy mogli właśnie w ten sposób pokonać. Kiedyś trzeba się tego nauczyć. Furia na F. Okej, okay. No i ten uśmiech Lary, gdy dostała takie możliwości. Pewnie, wykorzystamy. Nie bój się. Nie bój się. Cóż jeszcze tu mamy? Rejestr zleceń najemnika z okresu pracy dla Trójcy. Meksyk, Kenia, Syberia. Miałem też na celowniku tę młodszą, ale Rork rozkazał nam zostawić ją w spokoju. To ten sukinsyn, który zastrzelił Anę. No niestety Rork, niezły psychol. Mieliśmy okazję ostatnio się przekonać. Ale liczę, witaj, Laro, że się jeszcze z niej spotkamy. Kto mówi? Podejrzewałem, że podsłuchujesz moją łączność od czasu Meksyku. Rork. Dowódca Rork. Podsłuchiwałaś mnie, a teraz ja podsłuchuję ciebie. Kolejny wstrząs. Jak się czujesz ze świadomością, że odpowiadasz za wszystkie te kataklizmy? Za całe to cierpienie? Wiem, co robiłam. Twój wyraz twarzy, kiedy Dominguez ci powiedział: ale musiałaś zdobyć ten sztylet i już, prawda? I co? To tyle z naszej rozmowy? Aż musiałem wziąć od zapisu, ale faktycznie jest to koniec rozmowy. Wysunięty posterunek. Croft kieruje się na was. Znajdźcie ją. Croft prześlizgnęła się ludziom z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. Coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory. Idę na szpicy.
Znalazłem coś! Wrogowie wyposażeni w termowizję widzą Larę przez roślinność, ale nie przez ścian. Fałszywy alarm. To tylko jakieś zwierzę. Dobrze, że zostawili go samego. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zawracać. Skąd nagle taki pośpiech? Rourke powiedział, że Croft tędy idzie. Niech to szlak. Dobra, pośpieszę się. Rourke, dobrze tego łazika byłoby zlikwidować, bo... Zaczyna się. On zobaczy, że kolega z termowizją już nic nie widzi. Zaczynamy tracić ludzi! Przyjąłem. O właśnie. Bez rozkazu. Muszę sprawdzić, co to było. Pewnie. Szybko, szybko, szybko. No to zaczynamy zabawę. Gdzie oni nas niby widzieli? A my ich nie. O, o. Chodź, 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 wyłaź. Spalimy im te krzaki, to tyle będą z tego mieli. Najgorzej, że chyba jeszcze została... Tak. Osłaniajcie mnie, sprawdzę to. Sprawdzaj, sprawdzaj. O, o, ona jeszcze... Jeszcze ktoś tu jest. Możemy wejść na górę, nasz... O, możemy? Nie wiem, jak długo nas przeciwnicy widzą. Powinniśmy nawiązać łączność z bazą. Jesteś. Czy ta Lara gorsza niż Predator, jakby nie patrzeć. O, a to mogliśmy zniszczyć? Zawsze możemy. Prawdopodobnie pomogłoby nam w walce. No ale cóż, tutaj tyle zabawek było jeszcze. Nie mam na to miejsca. Nawet na to? Liczyłem na tę skrzynię, że jednak coś wyciągniemy z niej. Użyjcie gogli do cholery! Znajdźcie ją! Hej, Ralph. Dobry wieczór, Sam. Widzisz kogoś? Gdybym widział, już bym strzelał. Może na Yahoo niech poszukają. Szybko! W ostatniej chwili. Gorzej, że tu takich z goglami jest więcej. Chociaż moment, jakby on podszedł do nas tutaj. Znów ta przeklęta Lara Croft. Musimy ją załatwić. Spokojnie, damy radę. Tak? Jesteś pewien tego nowego sprzętu? Nie, ale jestem pewien Rourke'a. Najgorzej, że taki priorytet się uruchomił w głowie, że najpierw goglarza, a może niepotrzebnie. Ale znowu, dopóki nie mamy broni... Chodź, 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 chodź. Ach. Znów ten wąs. Już na dobrą sprawę mamy broń, tak? Wystarczy gdzieś znaleźć butelkę. Pytanie, czy w ogóle z nimi musimy walczyć. Ale wydaje się, że tego tutaj kolegę możemy w drodze powrotnej zaskoczyć. Niech to szlak poluje na nas! Pieprzone skurwysyny! Liczę, że ten z tyłu nas jednak nie widział. Dobra, Lara. Czas stąd uciekać. Tu było całkiem przyjemnie. Najgorzej, że... Czasem przeciwnicy nas długi czas nie widzą, co jest zupełnie niezrozumiałe w niektórych momentach, żeby później strzelać do nas wręcz przez ścianę. To nie było za mądre. Muszę przeładować. Czekaj. Mieliśmy taką fajną pozycję. Tak. Zajdę ją z flanki. Wyprawia się. Dobra, mamy życie. Przeładowuję. Masz ostatnią szansę, żeby się poddać. Chodź, chodź, chodź. No to dobrze. Mamy okazję, żeby przetestować furię. To nie było najlepsze wyjście z sytuacji, ale tak mówię, wrogowie są strasznie nieprzewidywalni i czasem wydaje się, że nikt nas nie zobaczy, bo jesteśmy daleko.
A jest wręcz przeciwnie. A innym razem dokonujemy zabójstwa pod ich okiem. Nikt nie ma nic przeciwko temu. To było całe do wysadzenia. Eldorado, zresztą sporo do biegania. No dobra, będzie akcja jeszcze się zrehabilitować czymś takim. Zresztą na początku było po cichu i widowiskowo. A tu? Proszę, nie trzeba mieć broni? Nie trzeba. Laro, nic ci nie jest? Czy to było trzęsienie ziemi? Jestem blisko rafinerii ropy naftowej. Wszystko tu wybucha. Nie, Johna! Zwolnij kanał! Że co? Oni podsłuchują! Dobra. Znajdę cię! Jak to dobrze, że nam kolega Rurk się wygadał, że podsłuchuje. Tak chętnie zdradził swą przewagę, ale... Problem polega na tym, że Johna zdradził swą też pozycję. Lara patrzy do góry, jakby coś tu mogło być, więc zaufam jej. I tyle. Chyba mam jednak zjechać na dół. Wow, się wystraszyłem, że tu czeka ktoś na nas. To przepis na środek halucynogenny, czasami używany podczas wojny. To powinno pomóc. Jeśli posmaruję nim strzały, być może zapewni mi przewagę podczas walki z trójcą. A ten środek to dla nas, czy dla przeciwnika? Terror Jaguara. No pięknie. Strzały halucynogenne powodują, że wrogowie atakują się nawzajem. Płótno trucizna, by je wytwarzać. A ciekawe, czy jeżeli ktoś nie posiadł zdolności pozyskiwania trucizny, to czy z takich rzeczy może korzystać? Znowu te wyjce? To musi być mama Zara. Zawsze sądziłam, że sposoby oddawania jej czci to fajna tradycja. Była inkaską boginią zboża, a jej imię znaczy Matka Kukurydzy. Jeśli rolnik znalazł gdzieś dziwną kolbę kukurydzy, przystrajał ją jak lalkę, na cześć bogini. Była także boginią wierzb, więc czasami społeczności rolnicze wieszały kukurydziane lalki na wierzbie i tańczyły wokół niej dla bogini. Czyli idąc dalej, to to taka babcia popcornu. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Oby trójca zgniła w tej dżungli. A ten cały władca Paititi, nawet on nie rozumie, czym jest ta skrzynia. Ale ja rozumiem. I wiem, że nie powinien używać jej byle kto. To byłaby katastrofa. Tylko najczystsi z nas powinni decydować, jak użyć mocy srebrnej skrzyni. Dlatego muszę ją ukryć. No pięknie, tylko najczystsi. A liczyłem, że jednak mimo wszystko Lara będzie mogła zajrzeć do środka. Teraz zaczynam nabierać wątpliwości, tak jednak. Swoje na sumieniu ma dziewczyna. Nie to, żebym wypominał, no ale... Trochę jednak. Oddział Tau! Croft kieruje się w waszą stronę. Powtarzam, Croft do was idzie! Jezu Chryste! Cii. Dopadniemy ją! Pokażcie mi jej zwłoki, a cały oddział trafi jako pierwszy na szkolenie na diakonów. Bez odbioru. Słyszeliście? Do roboty! Musimy to załatwić. Co z tobą? Zostawcie mnie, skurwysyn! Ach, Jezu!
I wio przytulanki. Takie jakieś zastanowienie, czy zająć się nim na drzewie, czy jednak pod drzewem. Fajna strzała. Fajna, tylko czy my możemy ją teraz wytworzyć? A mamy 3 aż. To jest limit. Croft nie ma szans. O. Coś tu jeszcze jest? Kolego, odezwałeś się w ostatniej chwili. Ktoś z was tędy przechodził? Znalazłem parę złamanych gałęzi. W bazie w ogóle mnie nie słyszą. Tylko to postawimy, to zaraz zasięg się znajdzie. Jest ktoś. Nie, Lara, zostaw to. Gdzie nasze wsparcie? Na buteleczkę przyjdzie czas. Niestety, kurczę, uciekł nasz główny wspierający. Pytanie... Powinno zadziałać. Czemu to nie działa? Czemu... O właśnie, tak się może w ostatniej chwili przełączyłem. No kolego... Pokaż co potrafisz. Croft nie ma szans. Nie wytrzymał presji, zabił kumpli. Szkoda, że do najsłabszego akurat strzeliłem, no ale cóż. Kolego, z takimi przyszło nam współpracować właśnie. Do mnie, zabezpieczyć wszystkie podejścia. Jest nasza. Dobra, ty się idealnie nadajesz. Kodeś. Nie wyglądasz zbyt dobrze. Cholera. Tam masz go. Szczęście całe, zbieraliśmy dość dużo tej trucizny. Co prawda kosztuje to krocie, ale chyba warto było. Muszę to sprawdzić. Do mnie, rozglądać się uważnie. Trochę za szybko może. Cholera! Może tędy. Co to kurwa jest? On zwariował. Jasna cholera. Kolego, już myślałem, że wchodzi do góry. Ale skoro Lara wzięła nóż w dłoń, to chyba znaczy, że po wszystkim. Jest taki szczęśliwy tik nerwowy Lary. A, już. O, a jednak nie po wszystkim. Ktoś tam chodził. No pięknie. Czyżby w goglach? Nie. Jeszcze ciepły, kolego. Jak chcesz, to wiesz. Jeszcze kawałek, jeszcze... Mamy! Sporo tego tutaj biega. Szkoda, że trucizny nie noszą przy sobie. Jednak teraz, no... Będę bardziej cenił te robaki, które mijamy i tak chętnie, że nie będziemy ich sprzedawać. Może szkoda tych wszystkich wcześniej sprzedanych, bo mieliśmy przecież full niejednokrotnie. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Kto mógł wiedzieć, że to tak istotne stworzenie dla naszej przygody. O, o, czekaj, 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 czekaj. Tylko jedyne... Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Co mnie martwi, że byłem przekonany o pająkach. Ich jad działa tak samo, a jednak okazuje się, że niekoniecznie. Co mamy? Linki. Tam na dole skrzynki. Ale ta kłoda. Wydaje się być fajnym rozwiązaniem. Mam wrażenie, że chyba pokonaliśmy... Więcej niż pierwotnie zakładaliśmy, tak? Czyli całość się zeszła tam, gdy usłyszała strzały. Już jako tako problemów tu nie mamy. A przynajmniej nic się nie rzuciło w oczy.
Johna? Johna, odezwij się, proszę. On nie odpowie, Laro. Co? Nie żyje. Możesz dodać swojego przyjaciela Johna do listy osób, które przez ciebie zginęły. Pierdol się, Rourke. Jeśli chcesz zabrać zwłoki, znajdziesz je w rafinerii. Idę po ciebie. Ciekawe podejście. Zabronić komunikacji, żeby za chwilę dzwonić. Ale liczę, Dominguez, że to kłamstwo mimo wszystko. Dominguez zabronił nam obracać się wśród tubylców. Nie chciał, żebyśmy ich zepsuli. Na szczęście jeden z kapłanów zasmakował w Bourbonie i kiedy tylko przyniosłem butelkę, pożyczał mi swój kostium, maskę i całą resztę. Spacer po dolnej dzielnicy był jak podróż w czasie 500 lat wstecz. Wrażenia z leżenia chyba. Ten kask jest ozdobiony pawimi piórami i jak się zdaje podobizną jaguara. Idziemy po ciebie, Rourke. Kardynał 2, cel namierzony. Szlak! Paladyn 4 na pozycji, otwieram ogień. Wysadzić zbiornik! Kto by podejrzewał, że to podstęp? Czy my tu się wdrapiemy? Oby. Dziękuję, poszliśmy na prawo. Czy nie łatwiej nam by było może zanurkować? Widzę ją, na górze! Pojęcia nie mam, co robię. Ale dopóki żyjemy, to chyba dobrze. No cześć, śmigło. Dlaczego w takich sytuacjach zawsze czuję, że zaraz coś musi się zepsuć? Pozwolenie na otwarcie ognia. Przyjąłem. Pocisk odpalony. No. Czasem mam wrażenie, że muszę iść do przodu, że jeśli tego nie zrobię, sprawię wszystkim zawód. Ale tsunami nadchodzi. A to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Jestem jedyną osobą! Jedyną osobą, która co? W ten sposób chyba przeszliśmy proces oczyszczenia. Tak, kolego. Kardynał 2 wraca na waszą pozycję. Gdzie jesteś, Rourke? Jasna cholera! Ona żyje, powtarzam! Żyje i będzie żyła. Przyślijcie posiłki! Wszystko... Nie strzelać na oślep! Celować! Znajdę cię. Nie ukryjesz się przede mną, Rourke. Już, kurwa, po tobie. Tu, Rourke. Wezwano mnie do Khan. Winters, Croft jest twoja. Ja nie chcę Wintersa. Ja chcę Rourke'a. Maza, tu kardynał 2. Posiłki na ziemi. Jestem pod silnym ostrzałem. Jezu Chryste, musimy ją zatrzymać! Tak właśnie wygląda wkurzona kobieta.
Kardynał 2, dostaję odłamkami. Zmieniam pozycję. No, wiem, że podsłuchujesz. Mój chłód bracio. A mogli nie kombinować. Czy my mamy strzelać w śmigłowiec? Będzie bolało. I to bardzo. Chyba nie wchodzi w grę. Cholera, szukam dobrego strzału. Ale nie mam pojęcia, jak jeszcze możemy z tym walczyć. Nie ukryjesz się przede mną. Mamy beczkę tam w jednym miejscu. Cholera! Kardynał 2! Nie możemy kolejny raz tak oberwać. No proszę bardzo, do zestawu. Mayday! 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 Kardynał 2, spadam! Robię wszystko nie tak. Nieprawda. Hej, nieprawda. Damy sobie radę. Chodźmy. Dokąd teraz? Chodźmy stąd. Nie wiem dokąd, Johna! A wskazówka? Serce węża, coś tam... Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Jakiego rodzaju puchar masz na myśli? To jest jakiś kielich? Kielich nie jest w stylu Majów. Nie jest majańskie. Wskazówkę pozostawił XVII-wieczny misjonarz. Andres Lopez był jezuitą. Wąż w kielichu jest symbolem świętego Jana. Poszukujemy chrześcijańskiego, świętego miejsca. Jak kościół świętego Jana? To dość popularna nazwa. Wiele jest takich. Ale nie w takiej odległości od Paititi. Chodźmy w tę stronę. Możemy wyjść i pogadać z ludźmi. Okej. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hey, hey.